Cześć, mam na imię Paulina. Mam na imię Ola. Cześć, mam na imię Kasia. Jesteśmy w tej chwili w Fabryce Zespołów i chcieliśmy wszystkich bardzo gorąco zaprosić na koncert, który będzie miał miejsce w tym tygodniu już w czwartek o godzinie 20 w klubie Alligator. Koncert jest właśnie organizowany przez wolontariuszy Kompanii Piwowarskiej na rzecz Fundacji Dobrze, że jesteś. Uczestnictwo będzie możliwe dzięki zakupowi biletu cegiełki w kwocie 15 zł. W samym koncercie udało nam się zaprosić do współpracy trzy zespoły, które są członkami również Fabryki Zespołów. Tutaj konkretnie chodzi o zespół Prorok oraz chodzi o zespół Nimfo Funk. Zaprosiliśmy również zespół Centrala 57. Wszystkie te trzy zespoły zagrają około 45-minutowe sety. Wszystkie te trzy zespoły również przygotowały gadżety na aukcję, która będzie miała miejsce w trakcie całej imprezy. Będą to, począwszy od koszulek, płyt DVD, CD tych zespołów, będzie również taki gadżet w postaci gitary, która została ufundowana przez gitarzystę zespołu Nimfo Funk, przez Daniela, którą będziecie mogli zlicytować na tej aukcji. W trakcie koncertu, cały koncert w ogóle poprowadzi bardzo fajna osoba, Emilia Mazurkiewicz, która tutaj również współpracowała już wcześniej z tymi zespołami. Jeżeli chodzi generalnie o samą imprezę, to przewidujemy, że będzie jak najwięcej osób na tej imprezie i dopiszecie tutaj ilościowo, że tak powiem, w tej imprezie. Poza tym, jeżeli chodzi o same gadżety, które będą przekazane na aukcję, będą to poza oczywiście gitarą i gadżetami zespołów, gadżety również Kompanii Piwowarskiej. Będzie możliwość wylicytowania biletów na zwiedzanie browaru. Będzie możliwość wylicytowania na przykład limitowanej serii apartu, na przykład zapinek do koszul czy jakiś bransoletek z logiem Kompanii Piwowarskiej. Także naprawdę jest o co powalczyć. I liczymy, że duża ilość osób się pojawi na tej imprezie i wspomoże Fundację Dobrze, że jesteś. Fundacja Dobrze, że jesteś jest fundacją ogólnopolską, natomiast tutaj nasz oddział w Poznaniu działa 7 rok. Zajmujemy się opieką nad pacjentami onkologicznymi. Taka standardowa opieka polega na dyżurach wolontariuszy, 7 dni w tygodniu. Wolontariusze przychodzą na oddział szpitalny i tam opiekują się pacjentami w taki sposób, że robią pacjentom zakupy, wspierają ich rozmową, wspierają emocjonalnie, pomagają przy codziennej higienie, kontakcie z rodziną. Generalnie staramy się zastąpić po troszeczce chociaż takie wizyty rodzinne, na które niestety nie zawsze pacjenci mogą sobie pozwolić z uwagi na to, że pobyt w szpitalu na oddziale hematologicznym jest zdecydowanie dosyć długi. To jest pobyt kilkutygodniowy, nawet kilkumiesięczny. Natomiast jeżeli chodzi o pacjentów z hosteli, tam wspieramy pacjentów głównie w sposób bardziej kulturalny, dzięki współpracy z licznymi instytucjami kulturalnymi w Poznaniu. Organizujemy pacjentom wejścia do teatrów, muzeów, na zwiedzanie ciekawych obiektów w Poznaniu. Również organizujemy pacjentom bezpłatną rehabilitację, arteterapię. Jeżeli chodzi o sam wolontariat, to skupiamy około 60 wolontariuszy w różnym wieku, od bardzo młodych ludzi po seniorów. Nasi wolontariusze poza działaniem na oddziałach organizują również wszelkiego rodzaju akcje, między innymi marsze zdrowotne na terenie miasta Poznania. Generalnie, jeżeli chodzi o samą fundację, tutaj, tak jak mówię, najważniejszą dla nas sprawą jest zapewnienie pacjentom tych stałych, 7-dniowych dyżurów, wydawanie dla nich stale publikacji, a także organizowanie bezpłatnych warsztatów artystycznych, warsztatów z zakresu rehabilitacji. Tak naprawdę pomysł organizowania koncertu zrodził się w Kompanii Piwowarskiej, w której mamy taki cykl zgłaszania projektów wolontariuszy. Akurat tutaj Paulinka zdecydowała się zgłosić Fundację Dobrze, że jesteś i zebrać środki na najbardziej potrzebne rzeczy dla fundacji. Należałoby wspomnieć, że wolontariat Kompanii Piwowarskiej jest dla wszystkich pracowników kompanii, tych, którzy po prostu mają czas, chęć i chcą pomagać innym, bo to jest dla nas najważniejsze. Jeżeli chodzi o ten konkretny projekt dla Fundacji Dobrze, że jesteś, to udało nam się uzyskać z projektu Kompanii Piwowarskiej 4,5 tysiąca złotych. I należałoby jeszcze wspomnieć, że dodatkowo w piątek, 5 grudnia w Kompanii Piwowarskiej w Poznaniu i w Warszawie miało miejsce sprzedaż wypieków świątecznych i zebraliśmy łącznie 1750 zł. Za co bardzo dziękujemy naszym wszystkim pracownikom i nie tylko. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i zapraszamy do klubu Alligator. 11 grudnia o godzinie 20.